Witajcie. Witajcie. Dzień dobry, niedziela. Witam serdecznie uprzejmie. Dzisiaj pomacham Gają Grzegorzewską w wersji Betonowy Pałac, wydawnictwo literackie, bo książki, o której chcę wam dzisiaj powiedzieć, nie mam, po prostu liczenie nie mam. Książki Gaji Grzegorzewskiej są generalnie w tym momencie bardzo trudno dostępne i tak naprawdę łatwo kupić tylko tą, bo wszystkie wcześniejsze tytuły o Julii Dobrowolskiej, czyli detektyw, którą sobie pani Gaja wymyśliła, wydawało wydawnictwo MG i one są w tej chwili już praktycznie białymi krukami. Ja z MG czytałem trzy tytuły. Noc z piątku, Swatku na niedzielę, Grób i Topielice. No i żadnej z nich w tym momencie nie mam na półce. Jedną pożyczyłem, jedną dostałem na chwilkę od kolegi, następną właśnie rzeczoną Topielicę pożyczyłem z biblioteki. No, rzeczami pożyczonymi tak to jest, że trzeba oddać. Mam cichą nadzieję, że literackie zdecyduje się na wznowienie wcześniejszych tomów, ale to pewnie chwilkę potrwa, zanim MG przestanie mieć prawa do tych wszystkich wcześniejszych tytułów. I sytuacja wygląda tak, że no, pomacham sobie Betonowym Pałacem, ale powiem wam o Topielicy. Topielica przeczytana przeze mnie została już jakiś czas temu, nie wiem, chyba nawet 2 miesiące temu, ale zdecydowałem się o tym, że poczekam, żeby cokolwiek o niej opowiedzieć, jak będzie bliżej wakacji, bo to jest cudnie wakacyjna książka, to jest taki kryminał, który po prostu się bierze na wakacje, a już najlepiej bierze się to na wypad na Mazury, żeby sobie popływać. No, fabuła wygląda mniej więcej tak, że pani Julia Dobrowolska razem ze swoim telewizyjnym opiekunem, z którym już nie za często współpracuje, panem Wiktorem Bergenem, wyjeżdżają na Mazury w takim jakimś ekskluzywnym hotelu w miejscowości Piaski. Decydują się na przeprowadzenie szkoleń dla młodych adeptów bycia detektywami. No i wiadomo, że jako osobowości telewizyjne, no to cieszą się te szkolenia dość sporym powodzeniem. Mają mnóstwo klientów, w związku z tym robią sobie to szkolenie, kasują za to sporo pieniędzy, no i mają wracać do domu, ale okazuje się, że w międzyczasie do tej miejscowości zawija tak naprawdę największa miłość pani Julii, czyli pan Aaron Goldenthal. To jest pracownik krakowskiej komendy policji, który wraz z narzeczoną i jej, tak naprawdę jej, w sensie narzeczonej przyjaciółmi, zdecydował się na odbycie sobie rejsiku po Mazurach. No i pani Julia wpada na pomysł, żeby się do nich dołączyć. Moim zdaniem ona ma takie lekko masochistyczne skłonności, ale a może to po prostu ta wielka miłość, nie wiem. No i oni sobie tak pływają, no i później się dzieje dość ostro. Okazuje się, że cała sprawa ma drugie dno i jest ciekawie. Pierwsze pół książki jest nawet nie tyle nudne, co po prostu bardzo leniwie podsuwa się akcja do przodu. Nie dzieje się właśnie nic poza... No, to, co się dzieje, co tam przed momentem opowiedziałem, no to jest znaczna część tej książki tak naprawdę. Tak, wiem, nie powinno się opowiadać za dużo akcji, ale tak to wygląda, nie czarujmy się. Połowa książki nie dzieje się nic. Po prostu jakieś spotkania, tego jest bardzo mało kryminalne, za to jest bardzo wakacyjnie, czyli leniwie, spokojnie. Natomiast w momencie, kiedy pani Julia wsiądzie na łódkę, to dalsza część książki jest po prostu cudna. Jest napisana dużo dynamiczniej, dużo więcej się dzieje, no i jest naprawdę, naprawdę dobra zagadka kryminalna. Tak, przyznam szczerze, że zahaczająca troszeczkę o klasykę, jedną z książek Agaty Christie, nie powiem o którą, bo troszeczkę bym zdradził, a tego bym nie chciał wam zrobić. I naprawdę jest dobrze. Więc tak, jeżeli zacznie się nudzić przy tej pierwszej części, bo ja przyznam się szczerze, troszkę się nudziłem, to dla odmiany w tej drugiej części po prostu pędzi. Dzieje się ciekawie, dzieje się zaskakująco,
pan Julia z panem Aaronem naprawdę dość mocno się będą musieli napracować i rozwiązać zagadkę, której tak naprawdę nie było, można by było powiedzieć. Zaangażowani też będą policjanci lokalni z Mikołajek. Generalnie jest fajnie. Oczywiście tak jak to u Grzegorzewskiej bywa, no to ona się tutaj nie mizia ze swoimi bohaterami. W sensie, jeśli ktoś jest obrzydliwy, to napisze, że ktoś jest obrzydliwy, a nie, że ktoś był mało sympatyczny. Jeżeli ktoś jest gejem, to napisze, że to jest gej. Ewentualnie jak go nie lubi, jak ma ochotę, no to mocniej to nawet akcentuje. Natomiast nie pisze, że on niekoniecznie lubił panie. Bo wiadomo, niektórzy pisarze tak robią, nie piszą wprost. Grzegorzewska pisze wprost zawsze. I o ile w jednej z książek mnie to troszkę irytowało, to tutaj mi to zupełnie przeszkadza. Ten styl pisania bardzo mi odpowiada coraz bardziej. I tak jak mówię, bardzo żałuję, że tych wcześniejszych książek z Julią Dobrowolską praktycznie już nie da się kupić. Mnie zostało jeszcze bodajże dwie, na pewno Żniwiarz i coś jeszcze. Nawet nie pamiętam w tej chwili co, nie wiem czy tutaj była informacja o tym, które ten, ale pewnie nie, no bo to wiadomo, inne wydawnictwo i nie widzę, żeby to była ta informacja. Jeśli się wam uda kupić coś, pożyczyć, znaleźć gdzieś na tej książce którąkolwiek z jej książek, to weźcie. Nawet jeśli wam się nie spodoba, to warto przeczytać, bo żeby zobaczyć, jak pisze jedna z kobiet, która jest w tej naszej górnej półce, jeśli chodzi o pisarstwo kryminalne. Tak, moim zdaniem polski kryminał ma się świetnie, oprócz pani Bondy, której przyznam szczerze, że nie czytałem, chociaż mam kilka tytułów na półce. Mamy świetną panią Puzyńską, no i mamy panią Grzegorzewską, która moim zdaniem pisze świetnie. I ciekaw jestem, ilu ludzi się daje nabrać na ten jej wizerunek drobnej blondynki, bo to naprawdę jest rasowy twórca kryminałów. Ja polecam. I tak jak mówię, z racji tego, że Topielica dzieje się na Mazurach, to wydaje mi się, że absolutnie genialnie byłoby móc wziąć tą książkę ze sobą i popłynąć sobie tą drogą. Tego typu turystyka jest bardzo popularna na Zachodzie, jak choćby te rzeczy, które są związane na przykład z pisarstwem Lackberg, gdzie można się przejść po tej okolicy, o której ona pisze, czy to, co zrobił dla Szwecji też Stig Larsson, że też drogą Stiga Larssona, to myślę, że zwiedzanie Mazurów z Topielicą Grzegorzewskiej byłoby absolutnie genialnym pomysłem. Dlatego czekałem, aż zaczną się zbliżać wakacje, żeby wam o niej opowiedzieć. Więc polecam. Pierwszą połowę bądźcie cierpliwi. Druga połowa zdecydowanie wam to rekompensuje. Dziękuję za kolejną wizytę i zapraszam za tydzień. Mam nadzieję, że znowu coś ciekawego uda się przygotować. Na razie, pa, pa.